Sylwia Miegwinowa w dzisiejszym odcinku. Dziś trzy rzeczy, które powinny być w Pokémon GO, ale przed tym zostawcie łapkę w górę, suba dzwonka, bo te filmiki, znaczy te odcinki są bardzo ciężkie do zrobienia. Pamiętaj, że muszę robić grafiki, to muszę mieć pomysły, więc jak też macie pomysły, napiszcie w komentarzu i zostawcie tego łapkę w górę, suba dzwonka, żeby po prostu ten filmik miał dobry zasięg, no bo muszę się przygotowywać długo na te filmiki do robienia. No i tak 400 łapek to nowy odcinek z tej serii i 100 łapek to po prostu jeden przedmiot, który powinien być więcej. Więc jak 1000 łapek to 10 rzeczy, które powinny być w Pokémon GO. Choć nie wiem, jak się za to zabiorę, no ale okej. Dziś mamy dużo fajnych rzeczy, więc się do tego bierzemy. A więc tak, podsyłaliście mi też w komentarzu pomysły, za co wam bardzo dziękuję i podsyłajcie je dalej. I tak, pierwszym pomysłem jest Master Ball przy łapaniu shiny Pokémona z rajda. Nie wiem, kto tutaj to podsyłał, ale tutaj się ta osoba prezentuje, więc bardzo ci dziękuję. Myślę, że to jest dobry pomysł, bo jak rzucacie Pokébola na Pokémonie shiny, to jest oczywiście 100% catch rate, czyli na 100% on wam się złapie. Chyba, że macie speedlocka, czyli jedziecie samochodem lub przemieszczacie się bardzo szybko, to możliwe, że on będzie wam uciekał przez tego speedlocka i będziecie musieli się zatrzymać. No ale wiecie, tak? To normalnie macie 100%. Chyba, że to jest tylko przy legendach, dajcie znać. Ale też w Masterballu jest to, że jak rzucicie jakkolwiek, to on zawsze leci na środek, w Excellenta chyba. Więc jedyne, co by tu było, to nie działanie Masterballa, bo oczywiście możecie tym Premier Ballem, jak macie shiny, możecie nie trafić, możecie go rzucić w bok albo coś w tym stylu. Ale jakby po prostu tekstura była na Masterballa zamiast tego Premier Balla przy shiny, to by było spoko, ładnie by to wyglądało, ale nie same działanie Masterballa. Ale jak nie dodali tego na początku przy shiny Pokémonach z rajdów, to wątpię, że to dodadzą. No bo tak to powinno by to już być od początku, bo tak nagle to by chyba tego nie dodali. Nie wiem, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale niektóre rzeczy dalej mogą dodać, bo na niektórych rzeczach dalej pracują. I tutaj mamy dwie rzeczy, które możliwe by mogły być dodane. A więc przechodzimy do rzeczy numer drugiej. I mamy tutaj kolejny z właśnie komentarzu, dziękuję bardzo. Shadow Charge TM do zmieniania Pokémonem Shadow Frustration. I tak, to jest dobry bardzo pomysł, bo jak wiecie, Frustration można zmienić jedynie jak jest jakiś event, a tak to nie ma jakiegoś TM-a, chyba że Elite, ale nie, czy Elite można, chyba nie, nawet Elite nie można Shadow Pokémonom zmieniać. No to jest słabo, że tylko na eventach, bo na eventach to te eventy trwają dzień, dwa dni i możliwe, że nawet wy nie gracie wtedy, więc to jest bardzo słabe. Ale jakby był taki już nawet TM, no to bardzo dobry pomysł. I one mogłyby być do kupienia, mogłyby lecieć z Giovanniego, mogłyby lecieć z bossów z radaru, jak na przykład tutaj Sierra, Cliff i Arlo, ale mogły też by być, nie wiem, z jakichś balonów, taka jakaś 1% szans czy coś, bo to oczywiście by było bardzo przydatne. No wiecie, sposobów na zdobycie tego jest bardzo dużo i są bardzo różne, ale fajnie by było, jakby to było wprowadzone, bo jak wam mówię, te eventy to takie średnie, a jednak Shadow Pokémony są bardzo dobre, a te Frustration, no wiecie, czasami przeszkadza, bo jak chcę mieć, na przykład to było z Metagrossem, jak był event na Incense Day, że Meteor Masha, to ja już miałam parę dobrych Metagrossów Shadow przygotowanych, znaczy Beldamów Shadow, ale przez frustratkę nie mogłem ich ewoluować, żeby mieli tego Meteor Masha, więc przegapił mi dobry event. A gdyby był taki TM, no to oczywiście, żeby sobie zrobił Shadow z Meteor Maszem. Więc szkoda bardzo, no szkoda bardzo, bo fajnie by było. I rzeczą numer 3. Nad tym siedziałem jakieś 2 godziny robiąc tą grafikę. Jedyne, co mi się nie podoba, to czcionka, bo jest inna, bo niestety nie mogę tej czcionki użyć, jaką ma Pokémon GO. Ale tu wiecie, czat Pokémon GO z friendsami. I pewnie często wam się zdarza, że taki czat macie, znaczy nie macie tego czatu, ale wiecie, że dodajecie kogoś do znajomych z Discorda, na przykład mojego, więc zapraszam też, bo super kody są i w ogóle. Już ponad 1700 członków, lecimy po 1700, możliwe, że niedługo 2000. Codziennie tam sobie rozmawiam, łapiemy Pokémony i w ogóle, nowa edycja i zapraszam, fajny bot. I często jest tak, że po prostu dodajecie jakichś członków z mojej grupy na Discordzie, gubicie z nimi kontakt, czy na innych grupach.
również mam grupę facebookową, tam dajecie swoje kody, więc też zapraszam. W banerze są wszystkie linki oraz w opisie. No ja na przykład chcecie się z tą osobą, nie wiem, umówić na Lucky Frienda. No wiecie, bo może macie z nimi Lucky Frienda, a teraz czasami są te eventy, że 40 km. Albo chcecie po prostu, nie wiem, jakieś trade'y takie, wiesz, 40 km. Ewentualnie chcecie otworzyć na Community Day'u prezent, żeby wbić kolejne serduszko. To wiecie, niektórzy to robią przez media oczywiście. Ale możecie też się umówić z kimś na rajda. No, fajnie by było, jakby taki chat został wprowadzony. Możliwe, że to zostanie wprowadzone, ja myślę, że jest duży procent szans na to. Ponieważ, no kurde, czat to rzecz, którą każdy by chciał. I naprawdę, to by się bardzo przydało. Więc szkoda, że tego nie ma, bo to by było miodzie po prostu w Pokémon GO. To by było wspaniałe. Ja tutaj jeszcze zrobiłem, że obok mojego niku, jak widzicie, jest taki dzynks, taki wiecie, czat. I ta ikonka by można było kliknąć. Ta ikonka by mogła być animowana, po prostu te trzy kropeczki, które są, mogłyby tak skakać, jak ktoś do was pisze, wiecie? Oraz jak klikniecie w ten czat, to macie tutaj wasze wiadomości, tak jak na Messengerze na przykład, czy coś w tym stylu. I tam moglibyście używać też nawet te stickersy, mogłyby zostać dodane nowe naklejki, bo naklejek, wiecie, naklejki w Pokémon GO teraz są słabe, ale mało osób z nich korzysta, a na takim czasie by były bardzo fajne, bardzo by były przydatne i w ogóle, to by było super. I na takim czasie byście sobie mogli pisać ze znajomymi. Nie dodałem klawiatury, bo zapomniałem, ale no wiecie. No i też spróbowałem wkręcić osobę z mojego Discorda, że update wyszedł i właśnie ten, ale przez ściankę się nie nabrali niektórzy, ale niektórzy się nabrali, więc nawet spoko wyszło. Co? To chyba tyle z pomysłów. Pomysły zostawiajcie w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, suba, dzwonka, bo strasznie długo muszę robić akcesoria na ten odcinek. I 100 łapek, jedna rzecz na odcinku, jeszcze rozmowie. Widzimy się na streamie o 18 do 19.30 codziennie streamy. Więc polecam ci zostawić tego subskrypcję, tą subskrypcję z dzwoneczkiem. Ja się z wami żegnam, jak zawsze się z wami żegnam. Widzimy się jutro lub dzisiaj na live. Pa, pa!